Tata czeka, no. Proszę. O nie, jak wysoko. Sięgniesz? No. Tu i zamknij. Bags packed, things are moving fast. Heading west on I-10, leaving Arizona. No catch, never looking back. But I think that I can see. Tak, kółę chcesz? Zamówienie trwało pół godziny. Idziemy tam zobaczyć, co tam jest, Mikołaj? No to są takie rowerki, ale to chyba nie działa, wiesz? Możesz porzucać piłką do kosza. Tam jest piła. No tata tam czeka przy stoliku, wiesz? Martusia zamówiła sobie szejka i kawę. Tak, ultra mały ten szejk i espresso, nie? No, espresso jest bardzo mały. No. Dobra. Jak to niby mam sobie wymieszać? O, to się samo wymieszało. Mogła się baterię upić. Mogłam. Ale wygląda to spoko. No bardzo. Szkoda, że nie mam pokrywki do tego, będę musiała ich poprosić potem. Dobre? To jest naprawdę pyszne. Spróbuj. Tak? No, spróbuj sobie. Dobre. To co, pałaszujemy. Ja już tutaj zacząłem sobie, bo oni poszli się bawić, ja zacząłem sobie jeść. Bardzo ostre. To sobie jadą najpierw. Ale to możesz sobie zjeść tonę. Tylko mówię, że ja wziąłem tonę. Co chcesz? Co chcesz zjeść? Tu masz do picia. Taka herbatka. Co to? No, napij się. Dobre? Dobre, nie wkładaj paluszka. Wszystko jest białe. Widać, to ma taki charakterystyczny smak, który można nawet od razu, jak bierzesz pierwszy kęs, to od razu byś, nawet jakbyś miał zamknięte oczy, to wiedziałbyś, że to McDonald's, nie? Mhm. Jakie dobre. To jest sztos. Wszyscy zadowoleni. Tak, daj mi który za tego jalapeno. Bo ja pewnie z całego nie zjem. A białe? Białe. Ostre, cholera, ale pyszne, ale ostre. O. Za dwa dni i za każdym razem święta, urodziny, Mikołajki, dzień chłopaka, co chcesz, kochanie? Skarpetki. Już nawet siostra się z niego śmieje, że znowu chce skarpetki. No, więc my po McDonaldzie pojedzeni. Tak, czasami można sobie tak zrobić. Było smacznie. Co do szejka, tak po wypiciu go, wolę moją kawę mrożoną. To było za pusyste dla mnie. Takie pusyste po prostu. Mogę powiedzieć tylko, że to było pusyste. Jakoś inaczej kojarzyłam te szejki, że one są bardziej takie zbite, że to są lody, a to jest taka pianka, o. To była taka kawowa pianka, więc no spoko, ale wolę swoją kawę. Wiem, ile ona ma kalorii, tutaj pewnie ma 3 razy tyle, co moja. Więc no, nie powtórzyłabym tego drugi raz, ale fajnie było spróbować. Teraz do Leroy. Jedziemy po lampę. O, widzisz? Zobacz. Patrz jego zderzak. Jezu, ja nie wiem, co oni tu zrobili. I wyrwał mu drzwi. Patrz, jak ma drzwi rozwalone. No, widzę. A widzisz te drzwi teraz? Patrz teraz. Widzę, Jezus. No to mówię ci, że gdzieś na parkingu McDonalda to szał. No. Szał. O czym mówiłaś, bo ja cię nie słuchałem. Mam nadzieję, że wy mnie słuchaliście. Mieliśmy małą awarię. Mechanik wlał nam taki płyn do spryskiwaczy, że nic nie było widać. Ale my nie idziemy, nie wstajemy, wiesz? Tatuś tylko nalewa płynu. Że nie było praktycznie nic nie widać, nie mogliśmy tego umyć, a pod słońce to już katastrofa. Zjechaliśmy na pierwszą lepszą stację i będzie Krzyś przelewał płyn do spryskiwaczy, bo po prostu nie da się jechać. Nie wiem, co to był za płyn, ale mieliśmy szybę trochę przybrudzoną. Chcieliśmy ją przepłukać i wyszło, że jest brudniejsza po myciu niż przed myciem, także katastrofa. Widzimy sferę z innej perspektywy i powiem wam, że tu jest pięknie, nie? A druga rzecz, akurat tu jest stacja kontroli pojazdów i kapliśmy się z Krzysiem, że mamy do dzisiaj przegląd, no nie? Także dobrze, żeśmy ruszyli się z
domu, bo pewnie byśmy zapomnieli. Tu jest przegląd do 20 otwarty i prawie jeszcze załatwimy przegląd, bo by była gruba akcja, nie? Tak żeśmy mówili, bo dostałam SMS-a. Zawsze robimy przegląd u tego samego pana. I pierwszy raz chyba od 5 lat robimy teraz przegląd u kogoś innego. Jakoś tak nam smutno, bo zawsze od niego dostajemy SMS-y i tak dalej. I dostaliśmy SMS-a 2 dni temu, ale mówimy, no co pojedziemy na stację kontroli pojazdu, to tracimy te 2 dni. Tak, tak przycebulowaliśmy, żebyśmy jeszcze o przeglądzie zapomnieli. No, także dobrze, że się udało. Udało się, załatwiliśmy przegląd. Szyba w miarę czysta, znaczy szyba czysta, to te brzegi nie są, no to czyste. Tam nie dostał, była wycieraczka. Tak, ale za to już mandatu nie dostaniemy, a my wszystko widzimy. Dobrze, to z tymi przygodami, znaczy przygody były takie, że ja siedziałam w samochodzie cały czas, a Krzyś świecił oczami. Też ale, chodzimy ale i mówimy... świecić oczami? No to cały czas on przerażony jest, jak idzie na przegląd. No tak, to jest stresujące. Kochanie, my rozmawiamy z tatą. Ja jeździłam takim rzęchem na przeglądy, że teraz, sorry, ale takim autem, jakby miał jakiekolwiek obiekcje do przeglądu, to w ogóle bym się strasznie zdziwiła. Tak, ja też jestem przyzwyczajony ze starych aut. Wiesz, tak jak mieliśmy kiedyś, dawno temu, nie wiem, Golfy albo coś, jak się no. je pchało, żeby wepchać je na przegląd. I modliło się, żeby nie zamknęli tego bramy, bo byśmy się wszyscy zaczadzili. Pamiętasz to? Pamiętam. A on zamknął. Jeszcze wkładał na coś... Tak, pierwszy przegląd, gdzie wkładali coś do rury wydechowej. A myśmy mieli gdzieś z katalizatora. On z tą kryką, a my się zastanawiamy, jak facetowi odwrócić... Dobrze. A ja się zastanawiam, jak odwrócić facetowi uwagę, żeby nam nie wsadził tej rury w zad samochodu. Suma summarum, udało się mu odwrócić uwagę i nie wsadził nam tej rury do naszej rury. No nie? Nie wiem, co ja zrobiłam wtedy, ale coś tu tak było, że on szedł z tym, ja coś zaczęłam z nim gadać i on sobie zapomniał o tym. Tak. Jestem mistrzem. Ten urok osobisty. Wiadomix. Znaczy, ja wiem, że w tym aucie, jak jedziemy na przykład, ja się nie mam czym przejmować, bo wszystko a i tak cały czas trzęsie porami. Ale trzęsie porami ze starych lat. Ale ja zawsze muszę wysłuchiwać z 15 minut przed przeglądem, jak on się przejmuje. Jak się go pytasz czym, to nie potrafi odpowiedzieć, ale będzie chodził i na uszach stawał. Także no. A mnie no to tak zawsze ma, denerwuje. No tak. Kto się stresuje przed przeglądem? No powiedzcie. Napiszcie w komentarzu. Nawet jakbyś wyjechała autem prosto co z salonu, to byś się stresował. Chyba ty tylko, kochanie. Chyba tylko ty. No nie, na naprawdę. Jest ktoś tam jeszcze jeden tak. Nie wierzę w to. Nie wierzę, że ktoś z was ma tak samo. Mikołaj też nie wierzy. Mikołaj, po której ty jesteś stronie? Po taty czy po mamie? No. No to wie, że się mówi. No, już wiem, po co mają ludzie córkę. Przepraszam. Ojej, kochany jesteś. Co ja chciałam powiedzieć? Już nie wiesz. Już nie wiesz, co masz powiedzieć? Kocham cię, synku. Kocham cię też. Tak, auto z tym, nie wiem zupełnie o czym mówiłam. Dojechaliśmy do Leroy, idziemy po lampę. A wydajcie, znaczy się strać. A! Wiem, co chciałam powiedzieć! Rany boskie, myślałem, że na kogoś najechałem. Jezus! On mnie zawsze posyłał na przegląd, bo powiedział, że jestem kobietą i ja go zagadam i żebym ja jechała na przegląd. Też posyłacie swoje żony na przeglądy? Idziemy. Jedziesz autkiem? Tak. Dobrze. Zobacz, jakie kwiatuszki, jakieś stokrotki tu są. Zobacz, stokrotki. Moglibyśmy sobie nasadzić stokrotki. No, trochę zimno jest. Dobrze, że masz kurteczkę. Mięciutkie, nie dotykaj, żeby nie urwać, wiesz? Dobrze. Patrz! Patrz, no, pokażę wszystkim. Ładne. Jaki to jest kolor? Jaki to jest kolor? Nie wiem. Różowy. To też. Mhm. A powąchaj, czy pachną? Pachnie? Tak. Pachnie, nie? No, ja też czuję, że pachnie. Tak, idziemy wszyscy razem? Pip, pip. Tą bierzemy. Ta i to ta. Tylko potrzebuję żarówki, misiu. Ta. Tak? Dobra. Zmieści się. Tą proszę.
Zadowolona? Tak. Chodziła za mną. Nie zadam. Siadasz? Dobrze. To co, idziemy dalej. Bo jest, zobacz, jest taka złota albo taka czarna, ale chyba złota, złota. Wow, czyli miga ekran. Coś tu strasznie reaguje. Zobacz. Co ty? No, okropnie. Tutaj żarówki są tutaj takie. Nie dla nas. Słucham, tego nie chcemy. A tutaj nie. A jak tu się obracam, to strasznie. No to teraz chyba, nie? No. Oby te G9 tak nie mrugały. Ale w garderobie nie mrugam. Dobrze, wsiadaj. Skakuj. Jedziemy na śrubki? Tak, ja już mam lampę. Dobra, śrubki, kołki i papier ścierny. Okej, wrzuć. Włóż łopatkę. Tu, kochanie, łopatkę włóż. Dużo śrub. Udźwigniesz to? Wrzucaj. Super! To jest miejsce, w którym zdecydowanie spędzamy najwięcej czasu w tych budowlanych. Mikołaj, nie, tej śrubki nie. Tatuś tu wybiera następne, to jemu pomóż. Mala, skąd ty masz tyle worków? No, na ziemi gdzieś ktoś chyba zrzucił. No to tu bierzemy, te. No. Odwrotnie. O, tak. Chyba na dniach będziemy robić pergole. Chcesz pić? Skończyła się. O. Tak super było. Ale jest ładnie. Udało się kupić lampę i wszystko, co potrzebujemy. Krzyś jest rozebrany. Idzie po kurtkę, bo się zrobiło tak rozebrany, zimno. Tak, jestem rozebrany pod jak się nazywa? No, lewiatanem. Leroy. Tak. Ja z wczorajszego wypadu w góry mam kamizelkę jeszcze, także dobrze, że została, bo mam chyba dzisiaj... No, bardzo zimno się zrobiło. Strasznie zimno się zrobiło, ale niebo przepiękne. No, ślicznie jest. Nad morzem jest tak samo zimno. Nie wiem. No ale w tamtym roku, jak byliśmy w podobnej porze, było ciepło. No byliśmy może trochę miesiąc później byliśmy. No to jest duża różnica. Dobrze, teraz jeszcze Lidl i do domku. Jajka trzeba kupić. Jajka trzeba grzać. No, no, trzeba. My do Lidla, oczywiście z niezastąpionymi torbami. Trzymają wszystko i są perfekcyjne. Dostępne oczywiście w naszym sklepie, ale one sprawdzają się rewelacyjnie na zakupy, a wygląda to po prostu przepięknie. I od razu nie sugeruję, jakiego sklepu jesteście panem, bo ja nie wiem, jak to, wiesz, na mieście jest rozpoznawane. Zaczepić i macie ją od razu otwartą. Taki gadżet, ale ułatwia życie. Krzyś, potrzebujesz? Nie. Nie, mama się śmiała tylko. Ja na tym zasypiałem zawsze. Ja też. Ale lubiłem, ale zasypiałem. No właśnie dlatego pewnie lubiłeś. Bardzo. Dobry, dzień dobry. Dotarliśmy do domu i rozpakowujemy lampę, którą kupiliśmy wczoraj. Stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać, a powiedziałam, że dzisiaj z samego rana ją zakładamy, więc zostałam największy nóż świata i próbuję to otworzyć. Miejmy nadzieję, że jest cała, bo akurat jej nie sprawdzaliśmy. Poprzednią lampę, tą co mamy w garderobie, sprawdzaliśmy przy sprzedawczyni, no nie? Także zobaczymy, jak wygląda sprawa z tą. Ale one były dobrze zabezpieczone. Dobrze były zabezpieczone właśnie, dlatego już nie chciałam równo urobić. No. Ma kółeczki. To dobrze. Ja sobie dam swoje, bo nie, te u nas nie trzymają. Nie sprawdzają. My mamy
Koroter to się nazywa? No, to takie pustaki z dziurami. Gdzie jest ta lampa? To jest to? To nic nie waży. No mówię, to jest bardzo lekkie. Może jest puste. No to nagrywaj, żeby nie było potem. Słyszę małe stówki. Jajeczka moje. Ty, no dobrze, to jest. A gdzie jest reszta? Tu. A jest tam reszta, dobra, bo tak się zdziwiłem. A, to trzeba wszystko skręcić. No, czym się zajmę ja? Zacznijmy od tego. Mamy kolejną lampę. Ej, sukcesywnie w tym roku wszystkie lampy założymy tym tempem. Być może. Mówiłam, że słyszę. Gdzie jest ten Mikuś? Nie widzę go. Oj, cześć! Zobaczymy, no bo to musi być równiusieńko zrobione, bo później lampa będzie krzywo. Tutaj nie da się tym sterować niestety. Więc jak założycie, tak będzie, bo tutaj jest, o, to się montuje. Ten metalowy element. I w tym momencie, jeśli byśmy zamontowali, to troszeczkę krzywo, cała lampa będzie krzywo. Bo tutaj jakiejś takiej dużej regulacji to ja tutaj nie widzę. Więc będzie trzeba to bardzo dobrze wywiercić, żeby to się działo. I jeszcze trzeba się zastanowić, w którą stronę właściwie. Spoko, ale nie ma regulacji żadnej. No, że tutaj musi być idealnie wywiercone, bo inaczej lampa będzie krzywo. To możemy już skręcić jakoś? Tak, no to byśmy skręcili, tak mi się wydaje. No, żeby to widzieć, nie? Tak. Wiedzieć, gdzie te żarówki pójdą. To ci chciałem robić łatwiej. Już to przełożę. Tak? Okay. No to nie trzeba. My to tak na skróty, kobiety lubią sobie ułatwiać, nie? Żeby sobie roboty nie dokładać. Już tyle roboty mamy, prawda? To jest kawałeczek śrubeczki. No właśnie, no ale to jest dodatkowa robota, trzeba szukać tego śrubokręta, potem to, a znalazłem śrubokręt, no już. Co ty masz na buźce? No, powiedział, że sobie przykleił plasterka jak mama. Nie mogę mu gościom. Macima! Kochanie, żeby na to nie spało. Dobra, żarówek na razie nie wkładaj. Trzeba to przypasować. Nie wiem, który raz montujemy tu jakąś lampę i pokazujemy, że montujemy tu lampę. No i nie możemy trafić za odpowiednią lampą po prostu. Ja nie wiem, czy mój mąż to zawsze mówi, żeby potem powiedzieć, że wow, kochanie, zrobiłeś mega robotę, ale zawsze jest nieciekawie, powiem wam. Zawsze jest nieciekawie, zawsze jest jakiś problem. Potem ostatecznie zawsze wszystko bajecznie śmiga, no nie? Ale za każdym razem mój mąż musi powiedzieć, że jest problem jakiś. Nie jest dobrze. O, widzę wiatrak. Co ty gadasz? Jeden. Już skończone. Dlaczego Krzyś powiedział 1-1? Ponieważ jak byliśmy w mieszkaniu, mieszkaliśmy w Żywcu przez pewien czas, to dom remontowaliśmy i zrobiłam mu taki żart, że się przebił wiertłem do łazienki. Strasznie się zestresował. No a teraz mi zrobił to samo. No. Czekał na to 10 lat, żeby mi, albo więcej, z 12, bo 10 lat to jesteśmy po ślubie, to 12, 13 lat czekał na to mój mąż. Jak tak szybko licząc. Czujesz się usatysfakcjonowany? Tak, bardzo. Brawo. Dobra. Tacie. Dziękuję. Super. Obiję śrubek. Nie wbijaj śrubek. Nie wiem, to my zawsze kupujemy wyliczone żarówki. A jak się spali? No to się kupi wtedy nową, nie? A jak mi spadnie? No to by była wielka szkoda. I wiesz jak jest? Lepiej nie mówić tego w takim momencie. Lampa nam nie działa, no. Ale już jest ustawiona. Mhm. O, Lasie. Nie wszystko od razu. To jest najgorsze, wiecie, macie do zrobienia taką pierdołę. Nie, bo powinien też żarówki włożyć wcześniej. No. Mogło być, ale nie da się być alfą i omegą, kotku. Dobra, wracam do tego, co mówiłam na samym początku tej przygody z lampą. Non stop są jakieś problemy. No jest ładnie, mam. Dobra. Działa. Dobra. To dlaczego tam nie działa? Jak tamta działała? Przecież ta działała.
No przecież tam była lampa, która świeciła, nie? No. Nawet dwie. Dajmy ją podłączyć jeszcze raz. Okazało się, że kabel w gniazdku się wypiął. I teraz śmiga. Uff. Zakładam klosze i gotowe. A się naszukałem, myślałem, że już wszystko tylko nie... Kto by się spodziewał, że kabel w gniazdku się wypiął? Byle klosz nie szczerze. Chociaż mogłam tego na głos nie mówić. A ja zrobiłam kolejną saladeczkę na białą dietę. Zobaczcie, przepyszna jest. Tak? To mama mi woda. To nie, to lepiej ta... Nawet mamie to jest nie bardzo. No ja sama sobie, Mikołaj, nie ufam.